Bardzo serdecznie Was witam. Mam nadzieję, że wbiłem się bezpośrednio na Facebooka, że wbiłem się na Facebooka. Póki co tutaj widzę, że czekam grzecznie, a mam tutaj przyjemność, mam przyjemność zapowiedzieć kanał, o którym w zasadzie marzyłem od lat. Kanał, który w gruncie rzeczy tworzyłem na różne inne sposoby. Na różnych moich przecież kanałach na YouTube, na stronie internetowej było kiedyś takie NTV UFO, prawda? Teraz sobie pozwolę prawie czego jeszcze nagrywać. Tak postanowiłem sobie, że nie więcej niż pół godziny. I przy okazji nagramy, gdyby coś, gdyby Facebookowi nie podobało się z takim cyklem. Z tej strony Janusz Zagórski. Bardzo serdecznie Was witam na kanale, na profilu, który jest nowy. Jest kilka profilów NTV, jest w ogóle dużo telewizji NTV, ale ten profil nazywa się UFO z Januszem Zagórskim. Dlaczego? Ponieważ chciałem w jakiś sposób, tak bardzo dokładny i praktyczny, zbudować, zebrać w jedno miejsce całą masę materiałów z przeszłości, 33-letniej przeszłości, już dzisiaj bym powiedział, policzyć bym mógł, związanej z badaniem fenomenu niezidentyfikowanych obiektów latających, problemu czy tematu istot pozaziemskich, cywilizacji pozaziemskich, technologii i wszystkim, co się z tym wiąże, łącznie z wielką zmianą cywilizacyjną, która nas czeka. Ale też nadawanie programów w takiej dużej intensywności na temat tego, co się dzieje w tej sprawie, bo zaczęła się w zasadzie no, rewolucja, albo przynajmniej nowy etap tej wielkiej zmiany. Ostatnio zaznaczyłem swoją obecność razem z Chris, prawda, z Chrisem z Polaraxa, z fantastycznym moim kolegą, przyjacielem ze Stanów Zjednoczonych, który od lat śledzi ten temat, bardzo dokładnie literaturę anglojęzyczną i zrobiliśmy już 5 odcinków, one też tutaj na kanale będą. Otóż zacząłem 33 lata temu, tak mniej więcej w roku 90. Wcześniej ukończyłem nauki polityczne, przypomnę, politologię na Wrocławskim Uniwersytecie, trochę 3 lata studiowałem filozofii i też bardzo mocno angażowałem się w oddolne różnego typu ruchy społeczne, swoistą działalność niezależną i w legalnych organizacjach studenckich, takich jak Rzeszenie Studentów Polskich, ale też tworzyłem własne struktury współpracujące z ówczesną opozycją, z różnymi grupami opozycji solidarnościowej. I myślałem po roku 90., gdzie, że tak powiem, też swoją malutką, malutką, ale cegiełkę dołożyłem do tej wielkiej politycznej zmiany, do obalenia starego peruwiańskiego systemu. Myślałem, że będę kontynuował swoje społeczne pasje dalej w tym kierunku, tym bardziej, że mandat był bardzo przyzwoity, bo zrobiłem dużo fajnych spotkań, konferencji z opozycjonistami typu Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, wspaniała też współpraca z Józefem Piniorem, z Adamem Pleśnarem, z grupami z Solidarnością Walczącą. Wydawało mi się, że po tej właśnie politycznej zmianie, 89, rok 90, będę mógł po prostu pójść do przodu, realizując swoje polityczne, społeczne pasje. A tu się okazało, że i owszem, ale zupełnie w innym kierunku. Będąc na po raz pierwszym takim spotkaniu, bo to powiało wiatr wolności, mnóstwo osób by się ujawniło i trafiłem na coś, co mnie bardzo zelektryzowało, ponieważ wprawdzie jak człowiek, który starał się być otwarty na wszystko, o czym dało się przeczytać nawet w polskich gazetach, temat UFO przecież był tu i ówdzie gdzieś tam poruszany, raczej prześmiewczo. Wysłuchałem jakiegoś wykładu, w którym mówiono o kwestii obecności istot pozaziemskich na Ziemi jako czymś tak oczywistym, że wydawało mi się to wtedy absolutnie takim tupetem, rodzajem pewnej arogancji, czy jakiejś zarozumiałości, czy może jakiegoś sekciarstwa, ponieważ wiedziałem, że temat UFO ogólnie był głośny na świecie, tylko był, można powiedzieć, krytykowany, że to nic poważnego, że pomyślałem sobie, no, żeby mieć taki tupet, żeby mówić wprost w taki oczywisty sposób, jaki ja dzisiaj i też wobec wielu, którzy jeszcze nie dowierzają, mam ten tupet ja z kolei, że to jest takie oczywiste, jak to, że teraz się widzimy przez ten właśnie szklany ekran. Ale ja wtedy jako taki oczywiście niedowiarek, ale miałem jedną zasadę, muszę to sprawdzić sam. Muszę wiedzieć, nie dlatego, że jakieś autorytety naukowe będą o tym mówiły. Miałem ze sobą to 7 lat pracy na uczelni, w zasadzie to w 91 roku dopiero zakończyłem pracę jako asystent na uczelni, wykładając, powiedzmy, tam nauki społeczne w Szkole Artystycznej Wyższej we Wrocławiu. I powiem wam szczerze, nie trzeba było dużo czasu. Uważam, że to trwało kilka miesięcy. Kiedy studiując, przede wszystkim rozmawiając z ludźmi, którzy coś widzieli nadzwyczajnego,
Rozmawiając z ludźmi, którzy też mieli taki poważniejszy status, bo się dziś udawało jakoś naukowca albo nawet wojskowego spotkać i podpytywać, czytając, oglądając, co się dało, co się ruszało. Wychodziły magazyn UFO i inne periodyki, było mnóstwo już pierwszych publikacji książkowych zachodnich, takich poważniejszych o UFO. Krótko mówiąc, przeczesałem ten teren i powiem wam, jeszcze raz się powtórzę, kilka miesięcy trwało, kiedy, można powiedzieć, zawalił się mój stary obraz świata. Ten, który wypracowałem na własną rękę, politykując, filozofując, studiując filozofię również, wydawało mi się, że ja mniej więcej rozumiem świat, staram też tak troszkę i tymi szerszymi zagadnieniami naukowymi się tak też troszkę interesowałem z perspektywy filozofii nauki. I nagle po prostu zobaczyłem, że to wszystko, o czym do tej pory wiedziałem, to jest taka mała skorupa, taki rodzaj takiej warstwy jakiegoś szklanego sufitu, pod którym się dzieją pewne rzeczy, którym ja się pasjonowałem, wspierałem, traciłem zdrowie, nawet do wojska mi wysłali przymusowo jako studenta, gdzieś tam te dziwne studia doktoranckie, żeby tylko mieć kontaktu ze studentami, bo rzeczywiście mieszałem. Pomyślałem sobie, kurczę, no wprawdzie to moje mieszanie było we właściwym kierunku, ale to wcale nie ten pułap, to nie ten poziom. Dowiedziałem się w tamtych latach, jeszcze 80. tylko o jednym i to mi się bardzo do dzisiaj przydało, a mianowicie, że podziały na lewica, prawica to jakaś taka no, skrojona na pewien typ emocji i osobowości sprawa i powinno się z tego wyrosnąć. Potem, jak już wszedłem w sprawy UFO i sprawy duchowe, też kwestie religijności, byłem taki wcześniej raczej daleki od tych spraw duchowych, też stwierdziłem, że to, czy ktoś jest wierzący, czy też niewierzący, co to w ogóle za pojęcia? Dlaczego to ma być problem wiary, a nie wiedzy, na przykład jeśli jej siły wyższej, tak? I to się potoczyło. UFO de facto stało się pretekstem dla pójścia we wszystkie możliwe alternatywne strony. Stąd też poszedłem wszystkie możliwe strony. Od technologii alternatywnych, free energy, robiąc niesamowite takie wtedy, w latach 2001-2010, imprezy, forum niekonwencjonalnych wynalazków, konstrukcji pomysłów, robiąc przeróżne konferencje, to nowej cywilizacji, ale najważniejsze, bo od UFO daleko odejść nie mogę, bo przecież po to tutaj też mam nadzieję to oglądać. Robiłem już różne spotkania, konferencje, założyłem własny klub, taki forum nowej cywilizacji i tam z przyjaciółmi po raz pierwszy tak mocno z tym UFO wyskoczyłem w kampanii wyborczej do Senatu w 1999 roku. Wtedy akurat, bo 2 razy startowałem do Senatu jako niezależny kandydat, wtedy akurat, w odróżnieniu od tego, co w tym roku się zdarzyło, udało nam się i mi zarejestrować swoją kandydaturę, przejść tą całą procedurę, prawda? I zostać kandydatem formalnym do Senatu, jeden z 8. Ale co ważne, to nie o to chodzi. Nie chodzi o politykę, tylko chodzi o marketing. Chciałem zareklamować pewien projekt, kosmiczno-edukacyjny projekt, takie kosmiczno-ekologiczne, takie Centrum Edukacji Piramida, gdzie kwestie UFO były po prostu takim wręcz naczelnym, można powiedzieć, motywem tego mojego kandydowania i brania udziału w kampanii wyborczej, tak? Przypomnę kiedyś w tych odcinkach, bo mam zamiar w tych odcinkach też takich autorskich swoich z historii pokazać dokumentację z tej właśnie kampanii wyborczej z 1995 roku, gdzie choćby na głównej stronie najbardziej poczytnej gazety ówczesnej, Słowo Polskie, pojawił się taki tytuł dotyczący mojej osoby, mojego kandydowania z UFO do Senatu. Także zostałem temu wierny, bo teraz też, jak wiecie, część z Was wie, też wystartowałem z tym tematem z ramienia parlamentu, tak, i Komitetu Wyborczego Wyborców, Parlament Nowa Cywilizacja. Nie wszystkim się to podobało, ale ja za wszelką cenę mówiłem, słuchajcie, ten temat kiedyś będzie najważniejszy. Ten temat trzeba po prostu pchać, trzeba pokazywać, trzeba robić, co się da, żeby ludzie najnormalniej w życiu po prostu dowiedzieli się prawdy o czymś, co w zasadzie zmienia wszystko. W naszym życiu, przede wszystkim społecznym, czy też i osobistym, zmienia wszystko. I ten cykl, który teraz rozpoczynamy, tutaj dziękuję przy okazji Asi, mojej partnerce, że tak tutaj mi pomaga przy uruchomieniu tego na poziomie Facebooka i nie tylko, to będzie moment ważny nie tylko dla mnie osobiście, bo mimo, że miałem na stronie internetowej właśnie TV UFO, duży zbiór tych wszystkich audycji, które w ogóle dałem na ten temat przez te wszystkie lata. To teraz liczę na to, że Facebook i jego mechanika i wydaje mi się, że w sprawach UFO zaprzestanie cenzury. Nie obserwuję w tych tematach cenzury. Ale zdarzyło się coś istotnego teraz w lipcu 2023.
Z pozoru właściwie, ktoś by powiedział, Matko Święta, tych tematów poruszanych przez różnego typu wojskowych, ludzi, którzy byli w armii czy w służbach, gdzie gdzieś tam wychodzili poza mainstream, poza te swoje instytucje i mówili, że sprawa pojazdów niezidentyfikowanych, kontaktów z kompletnie nieziemską technologią, to jest sprawa, tak naprawdę ona się ciągnie według mnie od Roswell, a przynajmniej jeszcze, jakby ktoś chciał wcześniej, od Kenneth Arnolda, 46 rok. Czerwiec tam, on tym, na tymi górami kaskadowymi zobaczył te słynne takie dziewięć dziwnych obiektów. Zmierzam do tego, że, bo to na skróty ja całego wykładu o historii UFO oczywiście nie zrobię, to będą jakieś odcinki, na pewno wycinki książek, mam też, można powiedzieć, setki i różnych nagrań, a przede wszystkim własnej dokumentacji, bardzo dużo. Większa część z nich w zasadzie tu i ówdzie pojawiała się, ale ona jest totalnie rozproszona. A tutaj na tym kanale właśnie UFO z Januszem Zagórskim to nie będzie pokazywanie tego wszystkiego, to również przez pryzmat dzisiejszej oceny i co to było, w jakim zakresie to jest ważne. No i materiały bieżące, już 5 odcinków rozmów, dla mnie bardzo ciekawych, bardzo dynamicznych, rozmów realizowanych właśnie z Chrisem, z Polaraxa, o którym wspomniałem. Będziemy kontynuować. Mamy tutaj jeszcze inne bardzo ofensywne plany dotyczące w ogóle takiej integracji środowisk i ludzi zajmujących się od lat UFO. Nie mówię o nich teraz wprost, rozmawiam po prostu na razie telefonicznie i przygotowujemy taką swoistą ofensywę tych ludzi, tych środowisk, które przez te dziesiątki lat tak naprawdę zajmowały się. Przede mną, ja zacząłem w 90 roku. Krzyżowały się te życiorysy, bo wtedy aktywnie byli tacy ludzie, którzy teraz zniknęli jakby z mapy, powiedzmy, publicznego, gdzieś tam mówienia o UFO, czyli nie wiem, Robert Leśnakiewicz, Rzepecki, Bronek, tak? To jest ci, których znałem, których książki mamy, którzy jeszcze bywali na moich pierwszych imprezach, ale ja rzeczywiście zacząłem taki cykl eventów, który nie miał sobie, to tak się trochę pochwalę w zasadzie, równych. W latach to było 2000, wróć 1997 było pierwsze UFO Forum. Też chcę zrobić odcinek, oczywiście, jak to było, jak przebiegały, co byli goście, trochę opowiedzieć, trochę takich może nagrań audio, może marnej jakości. Potem były następne aż 17 lat pod rząd, zrobiłem tą imprezę. I nie ukrywam, że teraz trwają przygotowania do reaktywacji UFO Forum. I to takie oczywiście w tej nowej scenerii, jaką mamy, w scenerii politycznej przede wszystkim, w ogóle w atmosferze, jaka się stworzyła głównie w Stanach Zjednoczonych. Także będziemy informować was o tym, ale już szykuje się. Tak naprawdę to kwiecień jest takim elementem czasowym. UFO Forum tak naprawdę odbywały się w takich miesiącach, jak chyba marzec, raz chyba się zdarzyło, na pewno w kwietniu, no i jeszcze w maju zdarzały się. Więc 17 lat UFO Forum. Wielu ludzi pamięta tę imprezę i dobrze wspomina. W Centrum Kultury Agoraśmy się spotykali, prawda, rok w rok. Potem pod koniec już było to nowe centrum, a ostatnio UFO Forum to zrobiłem już w Sobótce, w takiej konwencji, tylko troszkę jeszcze takiej zbliżonej. I to było ostatnie. Przerwałem to, ponieważ wydawało się, że w zasadzie zamarła ta nasza aktywność, że ileś tam manifestacji, zdarzeń, to co było, to się już opowiedziało. Jeszcze akcja wylatowo troszkę napędzała to wszystko w latach 2000. Ja zresztą robiłem tam z przyjaciółmi, z zespołem ludzi akcję też, w sumie takie jedyne swojego rodzaju, ale wylatowo online. Pierwsze właściwie w Polsce studio telewizji internetowej powstało, słynne wylatowie niedaleko Gniezna, gdzie robiliśmy takie właśnie studio nocne, kiedy nadawaliśmy programy na temat właśnie UFO i dziwnych zjawisk. Tam też jest mnóstwo materiałów. Mnóstwo materiałów, większość z nich fani znają, ale też nie wszystkie, a większość ludzi tak naprawdę jeszcze nie za bardzo. Nakręciłem też filmy na ten temat, więc tego było bardzo dużo. No i potem, jak NTV powstał w 2012 roku, to tak naprawdę też dużo materiałów po dziś dzień się pojawia, ale one, jak powiedziałem, nie są zebrane. A powodem tego, że zaczęła się jakaś nowa faza, jest to, co stało się rzeczywiście w lipcu tego roku w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, posiedzenie, na którym wystąpiło trzech ważnych wojskowych, właściwie związanych z wojskiem, służbami specjalnymi. Głównym bohaterem był David Grush, były pracownik NSA, człowiek bardzo z dużym doświadczeniem,
którego kiedyś też w Afganistanie służył dużo, by powiedzieć, no, nikt nie był w stanie podważyć jego autorytetu, ale też i historii. No i sam fakt, że zapraszały go tutaj na posiedzenie tego kongresu osoby, które są kongresmenami. Tak, odnotowaliśmy taką osobę, do której nawet udało, znaczy do osoby do biura, żeśmy już dodzwonili się do biura, prawda, Luny, kongresmenki o nazwisku Paula Luna. I wtedy, jak byłem akurat w New Jersey, dużo brakowało, byśmy pojechali do Waszyngtonu, ale tak się złożyło, że był akurat dzień Kolumba i ten dzień, kiedy ja miałem wolny przed odlotem, jeden dzień wolny, no to akurat był dzień wolny też od pracy w administracji waszyngtońskiej. Także, ale coś jeszcze to nie uczę. Zwracam uwagę, ponieważ sporo rzeczy tam się stało. Najważniejsze, co stało się, jeśli chodzi o Grasza, a to wszyscy wiedzą, ale ja podkreślę, bo tak zauważyłem, rozmawiając ze znajomymi, że wiele osób otwartych od nas, tam coś się o uszy obiło. I zauważam, że nasze środowisko troszkę jakby się tym wszystkim już tak, jakby najadło się tym, że UFO jest, że są kosmici, że w zasadzie to o czym rozmawiać. No, tam rząd zawsze zaprzeczał, to i zaprzeczał. A jak teraz coś mówi, to będzie tylko kłamał. Zresztą to jeszcze póki rząd amerykański u nas to, że tak powiem, nie wyleczy rad, prawda, świetnych, za czym ta mentalność polityków dojrze do tego, by móc przesłuchiwać na przykład wojskowych przed Sejmem, czy mają jakieś w swoim życiorysie, szczególnie piloci, zdarzenia, które są anomalne. Tak? Musimy do tego dążyć, ale na razie pokazuje tą całą przepaść mentalną, ale myślę, że w ciągu kilku dni ją pokonamy, to znaczy taki rodzaj zapóźnienia, prawda, typowe dla kolonialnych krajów. Więc to wszystko przychodzi dopiero później, jak najpierw zrodzi się za granicę, ale my jako ludzie niezależnie tak naprawdę w wielu kwestiach naprawdę byliśmy pierwsi, byliśmy na pewno nie z tyłu. Sam fakt, że w jednym mieście odbywały się konferencje ufologiczne przez 17 lat i to takie w granicach 200-400 osób rok w rok, no to też pokaż mi takie miasto w Europie, może w Europie, które właśnie przez 17 lat było gospodarzem tego typu eventu, prawda? Gdzie zjeżdżali się ufolodzy nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Ja miałem przyjemność, to mi się udało tutaj zaprosić do Polski na forum UFO, między innymi naprawdę wybitnego znawcę tematu, Timothy Gooda, autora książek dotyczących właśnie przecieków głównie z armii, właśnie ze służb specjalnych, różnego typu agencji związanych z nauką, z technologią. To były bardzo ciekawe rzeczy, też mam ponagrywane, też będę chciał tu przypomnieć, pokazać, skomentować wedle dnia dzisiejszego, tak? Czy też swego czasu był Heizeman moim gościem, który potem się wyrzekł ufologii, tak? Smutna historia. Myślę, że będzie teraz tego żałował, bo gdyby chciał wrócić, to Michael Heizeman z Niemiec, tak, był moim gościem. To już byśmy go chyba nie przyjęli, bo po prostu bardzo nieładnie się zachował, po prostu wyrzekając się tak naprawdę. Pamiętam rodzaj ostrzeżenia na YouTubie z jego strony, nawet nie wiedziałem, bo mógł zadzwonić, mógł kogoś powiadomić, żeby zdjąć jakimś jego nagranie z mojego forum UFO, takie audio było kiedyś nagranie. A on po prostu to wysłał jako ostrzeżenie, prawda, do YouTube'a, że nadużywam bez jego prawa, tak, autorskiego do tego nagrania, mimo że był gościem, miał za wszystko zapłacone, to, no, to trzeba było to zdjąć, więc dowiedziałem się wtedy, bo nawiązałem z nim kontakt, o co chodzi, że to, że on teraz się poświęca studiami nad historią Kościoła Watykanu i gdzieś tam przepadł w tej historii, niech tam już będzie. Ale wtedy był takim człowiekiem, który napisał książki, wypowiadał się w tych różnych czasopisma, tak. Myślę, że muszę wspomnieć, też będą w programach tutaj UFO z Januszem Zagórskim, te, które są jakby wzięte z historii, ale one zawsze będą rzutowały na to, co dzisiaj, bo do tego Grasza na chwilę wrócę, bo on otworzył jakby nowy etap i to, co dzisiaj w Stanach Zjednoczonych naprawdę jest, ja przepraszam za taki kolokwializm, jazda bez trzymanki, mówiąc podwórkowym językiem, to się dopiero zacznie, jak to się mówi. W każdym bądź razie był moim gościem Stanton Friedman, już świętej pamięci, fizyk nuklearny, znany, ceniony, który bardzo dużo czasu poświęcił choćby sprawie przede wszystkim Roswell, napisał trochę książek i też był moim gościem w akurat w Warszawie, bo wtedy to UFO Forum, to był jedyny, który, przepraszam, był za Wrocławiem. I tam żeśmy też chyba, nie wiem, to był dzień czy dwa, na pewno dwa noclegi chyba też sporo żeśmy tak przegadali. Ze świętej pamięci to kolegą Barylskim, który pamiętam pomagał mi, był takim też tłumaczem tego wszystkiego, więc był tam też pułkownik Grudman, po raz drugi zaproszony przeze mnie na takie moje forum ufologiczne. W ogóle ten temat UFO właśnie zacząłem przerabiać z wojskowymi polskimi, w zasadzie tych wszystkich najważniejszych, jak cybeli. Mam po prostu, jak to się mówi w archiwum, trzeba to po latach przypomnieć, to też będę chciał się pochwalić, że chyba nie wiem, czy był ktoś pierwszy, kto ma wywiad zrobiony, a to był rok 98, jak pamiętam, zrobiony wywiad z polskim wojskowym. To był też już świętej pamięci pułkownik Ryszard Grudman.
który był w nagraniu, które robiłem tam z takim moim kolegą znajomym, który był zrobiony, że on był w mundurze, tak? Pułkownik Grunwald był w mundurze i w mundurze udzielimy tego wywiadu na temat właśnie jego, prawda, wiedzy z tymi obiektami niezidentyfikowanymi. On przez pewien czas w siłach powietrznych odpowiadał za bezpieczeństwo lotów. Wtedy właśnie robił raporty, zbierał raporty. I to też jest ciekawe, tak samo jak major Makiewa, to też będziemy do niego wracać. No, generał Czernow, który też wystąpił. Te nagrania, które są, na przykład z forum UFO, muszę tak podać, bo jeszcze mam nadzieję, że jakąś pomoc jeszcze uzyskam od widzów tego kanału UFO z Januszem Zagórskim, mianowicie są to nagrania bardzo ciekawe z forum UFO, widać no i słychać, z tym, że oczywiście jakość jest bardzo marna, to niby czasy HD i też tak człowiek nie dbał o to, by mikrofon był tak blisko niego, on też jest tam no, nieważny, ale myślę, że przy dzisiejszej technologii możemy poprawić jakość tych jego wypowiedzi, bo tam były bardzo ciekawe takie perełeczki, muszę wam powiedzieć, nie tylko to, że on napisał w czasopismach, to nawet już dawno temu, że osobiście 3 razy widział w powietrzu, latając migami, dziwne obiekty, to on rozmawiał na przykład z radzieckimi kosmonautami. Oni opowiadali mu bardzo dziwne historie, tak? I on o tych historiach to na tym forum we Wrocławiu, w Agorze właśnie, z tej starej Agorze o tym opowiada. I to warto właśnie wyciągnąć. Tak samo jak bardzo ciekawe wypowiedzi majora Makieły. Zastanawiam się, w jakim zakresie będziemy mogli pokazać materiał, który przekazał major Makieła. Wspaniały człowiek, naprawdę odszedł zbyt szybko. On odkrywszy wylatowie, kiedy przyjechał zobaczyć, co tam się wyprawia z tymi piktogramami, zaprzyjaźnił się z nami i z tematem oczywiście UFO i na własną rękę zaczął iść tropem choćby informacji od nas, potem te, które pokazywaliśmy mu z raporty pułkownika Grönmana. Odszukał ciekawe materiały, ciekawe zdjęcia i między innymi materiał, który był pokazywany prywatnie w naszych tutaj takich no, grupkach dotyczący śledztwa prowadzonego przez nagrania wideo, które oglądaliśmy. To śledztwo prowadzone przez wojskowych dotyczyło to incydentu, który miał miejsce w latach 90. w Ladarzycach, tam generalnie tam Wielkopolska koło Poznania na tym poligonie. Bardzo kontrowersyjna sprawa, też badał to major Makieła. Dotarł do nagrań, które nam przekazał, koniec końców. Widać oficerów polskich w mundurze, którzy po prostu na spotkaniach, to takie już nagrania są też takie z ręki, no, takie nieprofesjonalne, ale widać i słychać, w jaki sposób tam próbują dociekać, co tam się zdarzyło. Przesłuchują personel, powiedzmy ten związany z jednostką wojskową, gdzieś tam nawet z restauracją, czy z kuchnią, czy tam jakichś jeszcze innych ludzi. I tak sobie chodzą i robią takie przesłuchania w naszym stylu. Nawet nie mieli takich porządnych ankiet, jak my mamy. Myśmy z ankietami latali po starych czasach. Były odpowiednie ankiety NOLI, prawda? Ja pamiętam też taką jedną musiałem przerobić, bo tam te ankiety NOLI pierwotne robione przez chłopaków typu Bronek czy Robert, tam jeszcze inni koledzy z tej epoki, jeszcze z czasów PRL-u, kiedy to UFO naprawdę było super fajna robota robiona. I my musimy pokazać, mimo że ci ludzie są nieaktywni, wielu z nich już odeszło z tego świata, to też zadaniem tego właśnie kanału, który teraz utworzyliśmy na Facebooku, będzie przypominanie tamtych postaci, przypominanie też ich dorobku, ich bardzo ciekawych raportów, bardzo ciekawych opracowań. Nie mam praktycznie chyba wszystkie, może prawie wszystkie numery magazynów, które już nie wychodzi. Ryszarda Fiejtka, oczywiście to jego też, ale wcześniejszy też wizji, równoległych wizji peryferyjnych Bronka, jakichś takich publikacji różnych jeszcze innych, które były tak, trwały po kilka lat. I to jest naszą powinnością teraz, bo wiedza o UFO to nie jest wiedza jednego człowieka. To jest wiedza setek ludzi. Dzisiaj, kiedy słyszymy, jakie to rewelacje, prawda, ogłasza się z Kongresu Stanów Zjednoczonych, kiedy słyszymy i widzimy i analizujemy personalnie, robimy to szczególnie dokładnie w rozmowach z Chrisem, z Polem Raksą i jakie konkretne osoby za tym stoją, kto to jest, powiedzmy, powiedzmy Elizondo Luis, kto to jest Melone, prawda, kto to jest dr Kirkpatrick, analizując kolejne postacie w tym całym zewnętrznym przynajmniej firmamencie typu Bob Bigelow i cała masa jeszcze innych ważnych nazwisk, potrzebnych nazwisk dzisiaj i cały w zasadzie świat otwartych umysłów zwraca się i otwiera buzię i prawda, ogląda relacje stamtąd i newsy. Kiedy jest agencja ARO, prawda, do badania tych właśnie wielu domenach, szuka rozwiązań w wielu domenach tych nieznanych obiektów. Kiedy zmienia się nazwę UFO na UA, prawda, czyli Identified Anomaly Phenomena, czyli takie, można powiedzieć, niezwane anomalie, fenomeny. No, zmieniono to na wielu domenach, czyli po prostu, żeby to już nie było, że to są takie trochę powietrzne, ale
Dotyczy to zarówno morza, kosmosu, jak i oczywiście Ziemi, powietrza. Ale mówię o tym, co zdarzyło się właśnie w tym kongresie, bo to otworzyło drogę dla nas wszystkich, bo przestają się z nas śmiać i drwić. I w polskich mediach też zaczyna się coś ruszać. To nie będzie łatwe, więc widzę, że bracia Sekielscy podjęli sobie też fajnie, bym powiedział, tam na pokładzie, tak, tam dwóch młodych ludzi. Bardzo fajnie, bardzo kompetentnie omawia tą całą dynamikę zdarzeń, nazwisk, dokumentów, które w tej chwili są produkowane w Stanach Zjednoczonych, czy powstają, są publikowane. My to z Chrystem też oczywiście robimy i będziemy robić nadal. Ufologia, czy to ufologia, to jest takie trochę od nauki wzięte, tak, pojęcie ufologia. Trochę to jest nauka, która nie ma na razie w świecie akademickim jakichś specjalnego miejsca. Uformowała się ta nauka tak spontanicznie, bez dekretacji wybitnych autorytetów i wszelkich jakichś tam uznanych instytucji. Jeden z kolegów, który prowadził tę audycję w studiu tego Sekielskich teraz, bo przeglądałem to dokładnie, długi program, użył takiego sformułowania, że to jest takie, ta epoka to jest taka epoka chłopnicza, tak? A teraz zaczęła się epoka profesjonalna. Oczywiście absolutnie protestuję przeciwko tego typu w ogóle klasyfikacji przez te wszystkie lata, które minęły, jeśli chodzi o tą, prawda, ufologię prywatną, cywilną, czy stowarzyszeniową. Powstało bardzo wiele w oparciu o metodologię naukową zrobionych materiałów. To, że nie zrobiły to jakieś instytucje, które mają pieczątkę, które są ważne, to naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma, w jaki sposób ci właśnie autorzy, również naukowcy, o koniec końców, Sadam Friedman, przecież fizyk, tak? Wielu ich było, którzy mieli też jakieś tam tytuły naukowe, a nawet ci, którzy nie mieli, to robili robotę naprawdę wedle metodologii naukowej. I gdyby się przyjrzeć współczesnej nauce, która w ogóle ten temat wyśmiewała i różnym wypocinom naukowym, które były przeciwne tezie, że za UFO stoi jakaś aktywność inteligencji pozaziemskiej, no to po prostu to jest jedna wielka kompromitacja i porażka. Więc ja myślę, że to, że teraz zwracają się niektórzy i słusznie, my też patrząc, co tam naukrywali ci wszyscy rządzący i jak próbują się ci bardziej odważni, powiedzmy, politycy, oficerowie przebić przez tą wielką tajemnicę, przez tą wielką ściemę, tak? Co tu mi wpisał, założyliśmy kanał, że to jakaś UFO, to ściema. Nie wiem, czy to jest raczej jakiś po prostu automat, który takie produkuje idiotyzmy. Ja uważam, że z czasem dojdziemy wraz z disclosure do też namierzenia tych wszystkich opluwaczy, którzy po prostu mieli za wąskie horyzonty, żeby zrozumieć tak oczywistą prawdę. I to prawdę, która dla nauki powinna być jasna i oczywista, myślę, że na początku lat 90., bo już było wystarczająco dużo materiałów, żeby o tym po prostu już orzec, że mamy do czynienia z aktywnością. Mi potrzebowało 2-3 miesięcy. Wprawdzie pracowałem na uczelni, trochę znam podstawowe zasady metodologii naukowej, a przede wszystkim metodologii racjonalnego poznania. I naprawdę z punktu widzenia racjonalnego można było jasno łatwo dojść do takiego poglądu, że oprócz dowcipów, oprócz pomyłek związanych z tym, że ktoś tam Wenus źle zidentyfikował, czy Jowisza, czy powiedzmy jakiejś hipnozy zbiorowej, jakiejś iluzji. No, najbardziej oczywiście taka konkurencyjna, poważna teza to była taka, żeby to nie uznać za pozaludzkie, to, że powiedzmy były to tajne, supertajne projekty, prawda, wojskowe. Tutaj można byłoby rzeczywiście szukać, że niektóre pomyłki, słowo pomyłki, może słowo identyfikacja, były nietrafne, bo to było ludzkie, tylko bardzo, bardzo zaawansowane i utajnione. Ale te zaawansowane rzeczy ludzkie dopiero pojawiły się w mojej ocenie lata, nie wiem, 80. najwcześniej, tak, kiedy naprawdę już można powiedzieć, że mamy jakieś UFO, powiedzmy ludzkie UFO, tak, w cudzysłowie, z tajnych baz. I teraz stoimy przed taką sytuacją, znowuż Ameryka, znowuż Ameryka. Oni z jakichś powodów są zawsze pierwsi, cokolwiek by nie powiedzieć. Nie wiem, szkoda, że Chińczycy, że Rosjanie, mimo że oni mają na swój sposób też pootwierane te. Wielu z nas uważało, że Rosjanie są bardziej otwarci w kwestiach UFO niż Amerykanie. Więcej można było się dowiedzieć. Zresztą mnóstwo fajnych rzeczy wyciągnięto w momencie upadku Związku Radzieckiego. Przypomnę, też widziałem fajny wywiad, powiedzmy, z George'em Knappem, tym, który bardzo mocno i bardzo fajnie zaangażował się w sprawy UFO, przede wszystkim sprawą oczywiście tego słynnego sektora S4,
tego słynnego już przypadku dotyczącego ujawnienia prawdy, jeśli chodzi o strefę 51 i Boba Lazara. Potem poszedł w to bardzo mocno. To on wyhandlował za pieniądze Bigelow, jak wiemy, od Rosjan, którzy w czasie upadku Związku Radzieckiego z chęcią pozbywali się wielu tajnych dokumentów. Wiele bardzo ciekawych dokumentacji dotyczących też UFO. Rosja czy Chiny też się tym zajmują. Ja przypomnę też, w jakimś odcinku ten wywiad, który udzielił Miedwiediew w dziennikarce, to było gdzieś tam w Irkucku prawdopodobnie, gdzieś tam w podróży i już poza oficjalną audycją pytany o to, mówił o tej swojej drugiej słynnej teczce, którą ma prezydent Rosji, kiedy przyjmuje od poprzedniego prezydenta walizki, dwie, nie jedną, jedna dotycząca kodów nuklearnych, a druga właśnie aktualnej wiedzy na temat aktywności tych pietrzejuszczych, prawda, obiektów na terenie Rosji. Każdy z nich to ma, ale jednak Ameryka dzisiaj stała się tym centrum uwagi dla tych, którzy wiedzą, że za UFO kryje się aktywność inteligentna, pozaludzka. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, doszło do jakiegoś mechanizmu pozwolenia na to. Jest to w mojej ocenie efekt z jednej strony tej długiej rywalizacji, jaka trwała od dziesiątków lat między frakcjami, które chciały coś pokazać, a tymi, którzy za wszelką cenę chciały to zabrać pod pazuchę, przejąć technologię. I stąd grasz, mówiąc to właśnie teraz w lipcu, na posiedzeniu tym słynnym, głośnym w Izbie Reprezentantów, na tym przesłuchaniu, pod przysięgą powiedział, że rząd amerykański w sposób tajny oczywiście bada, prowadzi badania na zasadach inżynierii wstecznej tego, co nie nasze, co są to pojazdy nawet nienaruszone. Mówi oczywiście też o materiale biologicznym, czyli w domyśle są to jakieś istoty biologiczne, też nieludzkie. Mówi też o niebezpieczeństwach, jakie grożą im, tym, którzy tutaj pewne rzeczy wyjawiają. Oni działają teraz też na bazie takiej ustawy o sygnalistach. Mówiliśmy o tym zresztą tutaj w programie z Chrisem. Będziemy do tego wracać, ale mówię o tym, bo to na razie skupiło uwagę tych wszystkich, którzy no, wierzą rządowi, no bo w zasadzie tak większość narodów i społeczeństw wierzy rządowi. Mimo że rząd kłamał przez te dziesiątki lat, ludzie są nauczeni, że rząd kłamie i w zasadzie to bardzo szybko temu rządowi to wybaczają. W sumie podejrzewaliśmy, że ta cała puszka Pandory, którą otwierają pod przymusem, bo jest to też presja jakby świadomości. Ludzie naprawdę widzieli, i to miliony ludzi w skali świata widziało dziwne zjawiska, które nie przypisuje żadnej technologii ziemskiej. Ludzie spotkali się nawet bardzo często z istotami z tego świata. Mieli tak zwany czwarty, prawda, stopień. No nie mówię już o następnych stopniach typu piąty. W każdym bądź razie jest to tak potężne doświadczenie ludzi na całym świecie, że ta masa wiedzy została jakoś tam policzona i w jakiś sposób sprawdzona, bo za długo tego nie można trzymać. Wziąłbym też za czynnik taki, że słuchajcie, te tajemnice, które ciągną się od, według mnie, na poważnie, od lat jednak 40., drugiej połowy, chociaż Grasz wspomniał, że już w latach 30. XX wieku, czyli jeszcze przed wojną, Amerykanie mieli jakiś dostęp, jakiś kontakt z jakąś właśnie pozaziemską technologią, czy nieludzką technologią. No ale powiedzmy, żeby tak na poważnie myśleć, że to jest technologia, że to ten 40., powiedzmy 7., kiedy to się rozbiło. I co? I poumierali ci, którzy byli jakby twórcami tych pierwszych tajemnic, tak? Te legendarne imię 12, było, nie było, w mojej ocenie było. Czy tam następne pokolenia wojskowych ludzi, nauki, technologii zasiadywali, czy to się zmieniało? To są kwestie do dyskusji. Na pewno musiano wciągnąć tysiące kolejnych zawodowców, naukowców od różnych dziedzin wiedzy, bo jak się taką, powiedzmy, technologię chce rozebrać, chce się zastosować, chce się ją przejąć, to nie skończy się na tajemnicy 100, 200 ludzi, to muszą tysiące ludzi być zaangażowani, różnego typu detale, segmenty. Oczywiście stosuje się zasadę segmentacji wiedzy, więc ci ludzie bardzo często, jak wiecie, dostawali jakieś skrawki materiału, kazano ich badać, a potem to, jak wiemy, przekazywano do wielkiej korporacji, wielkiego przemysłu. Tutaj żeśmy zauważyli już dawno, szczególnie w wypowiedziach bardzo mocno zabrzmiało tu Elizondo, ale też Grasz o tym wspomniał i to też w tych filmach dokumentalnych, które staram się przeglądać, też widać takie głosy z tego środowiska, tej społeczności wiadowczej, jak to nazywają, ale tych, którzy się wyrwali, że tak powiem, do tej prawdy, że w dużym stopniu ten cały proceder przejęły korporacje, że przejęły po prostu koncerny. I wprawdzie do tej pory nie słyszałem, żeby padła jakaś nazwa koncernu,
bo w tych przesłuchaniach czy artykułach tak się za bardzo nie widzi, ale gwarantuję wam na mojego czuja, ponieważ gdybym się nie pojawiła analiza, gdzie ja tam szukałem, czytałem coś w przeszłości, albo nawet sobie oglądam i słucham różnego typu informacje ze świata nauki, techniki i zbroi, no to Lockheed Martin uważam, ja bym tutaj nominował na jeden z najważniejszych podmiotów gospodarczych, koncernów zajmujących się absolutnie najnowocześniejszymi technologiami i robiącymi dla wojska, dla Pentagonu najważniejsze zamówienia, że gwarantuję wam tutaj jakby to dla tego mojego nosa politycznego, że jak będą wymieniać te firmy, które są umoczone, że tak powiem, w to przejmowanie gigantycznych pieniędzy, bo za coś to trzeba robić. Stąd też te tak zwane czarne budżety, czy też takie powiedzmy sprzedawanie, stawianie faktur przez takie duże firmy, bardzo dużych za dosyć proste rzeczy, jakieś tam, nie wiem, płat samolotu czy coś w tym stylu, a w konsekwencji za te pieniądze robiono dużo inne, dużo poważniejsze rzeczy, absolutnie super tajne. Także nie zdziwię się, jak będziemy za niedługo słyszeć, że wśród tych potężnych firm, które przejęły jakby kontrolę nad technologią UFO, że tak się będę wyrażał, to są właśnie firmy prywatne i one nie mają żadnego obowiązku zdawania sprawozdań jakimkolwiek instytucjom Pentagonu, a tym bardziej Kongresowi w tej kwestii. Także my mamy do czynienia w zasadzie z totalnym złamaniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mamy po prostu z taką szansą wyjścia na wierzch tematu, ponieważ część establishmentu tego politycznego, tego młodszego pokolenia, zobaczcie Luna, to przecież to jest młodsze pokolenie polityków z pochodzenia Meksykanka. Tych kongresmenów jest więcej. Przecież lider senackiej większości tutaj właśnie w Senacie, to też człowiek, który w zasadzie promował ten proces ujawniania te wszystkie rzeczy, które się zdarzyły. Prawdopodobnie był odczuwany jego parasol polityczny. Będziemy do tego dochodzić. Tylko omawiając sprawę tych wszystkich wycieków Stanów Zjednoczonych, które stały się takim swoistym epicentrum tej naszej jednak uwagi, to one nam przetrą drogę do tego, żeby i w Polsce i gdzie indziej przestaną się śmiać i zacząć poważnie traktować zarówno nasz dorobek, setek według mnie różnego typu badaczy, czasami to pasjonatów, różnych tych właśnie eventów, spotkań, jak i też w innych krajach, że ten dorobek po prostu będzie gdzieś tam przypomniany, będzie pokazany, bo my musimy stworzyć coś w rodzaju wielkiej reaktywacji tego potężnego ruchu cywilnego, gdzie powstało tysiące poważnych książek, publikacji, raportów, różnego typu katalogów doniesień. Robione to było jeszcze w Polsce, jeszcze za Bonka Rzepeckiego i Roberta Leśniakiewicza. Potem to z czasem, jak się już ta nowa Polska PRL zaczęła tworzyć, to się wszystko to jakoś pozmieniało. Ale mówię o Stanach Zjednoczonych, żebyśmy nie zapomnieli, że istnieje jeszcze w ogóle świat. To, co się w Meksyku zdarzyło 12 września, przesłuchanie przed Kongresem Meksykańskim, gdzie ten dziennikarz Masłan naprawdę gigantyczną pracę wykonał. I ja z wielkim szacunkiem odnoszę się do ludzi, którzy przez dziesiątki lat po prostu to ciągną, tłoczą i do tego doprowadzili, żeby przesłuchanie. Zrobimy na ten temat osobną audycję, więc nie będę się specjalnie tutaj rozwijał. Teraz było kolejne przesłuchanie w Kongresie Meksykańskim. Wspomniał o tym Chris, ale jeszcze nie dotarliśmy tych materiałów, nie analizowaliśmy. Mamy do czynienia w każdym razie z czymś, co dzieje się na całym świecie, w Polsce też. Mieliśmy mnóstwo doświadczeń. Ja osobiście, oprócz tych wojskowych, też badałem najsłynniejsze przypadki osób, o których się mówiło, że zostały porwane albo przeżyły jakieś niesamowite zdarzenia typu właśnie trzeci, czwarty stopień. Przypomnę, badałem też i osobiście prowadziłem jakieś tam rozmowy, wywiady. Ja prowadziłem głównie działalność dziennikarską, bym powiedział, moja praca miała charakter, powiedzmy, dziennikarstwa śledczego, więc zapisywałem to wszystko i tak dalej, starając się zachować absolutną racjonalność, mimo że nie rzucałem żadnych hipotez, żadnych teorii, ale też namierzyłem mnóstwo różnego typu takich kłamstw, kombinacji. I to, co wam powiem o polskich przypadkach, bo będziemy do nich wracać, to, że to jest trudne do zaakceptowania, że tam się mieszała prawda z konfabulacją. Takim przykładem była już nieżyjąca świętej pamięci Zofia Namli, którą też odbyłem szereg rozmów i mam kopię tych dokumentów z tomografii komputerowej, opisu lekarskiego, że miała potężny implant w głowie, w mózgu, w zasadzie niewyjmowalny i niewkładalny w normalnym trybie medycznym, jaki znamy. A jednocześnie no właśnie stworzyła wiele konfabulacji, wiele sytuacji ewidentnych po prostu oszustw, kiedy opowiadała o swoich zdolnościach, powiedzmy, leczenia energią kosmiczną i potrafiła od ludzi wyciągać pieniądze i robić takie rzeczy, które szybko ją zdyskwalifikowały, ale nigdy jakby w tych sprawach, kiedy mamy do czynienia z porwanymi, jak będę w tę audycję prowadził, tak, i będę pochylał się nad tymi historiami sprzed lat, mam nadzieję, że też będą nowe, chociaż tych nowych porwań naprawdę jest bardzo mało w zasadzie, tu się coś zmieniło istotnego, to zawsze będę chciał wam pokazać, że
Jeżeli kogoś namierzyliśmy, to naprawdę został, powiedzmy, był brany, był wzięty, to na pewno te istoty, które brały, porywały taką osobę, czy też wchodziły w jakąś relację, że ona nawet wyrażała jakąś tam, powiedzmy, bierną zgodę na to, to gdy przychodziło do jakiejś chęci ujawnienia tego faktu, to szybko taką osobę chciano zdezawuować, bo nie życzą sobie te istoty, które to robią, z tej naszej wiedzy na dzisiaj, żebyśmy po prostu grzebali w głowach i w pamięci i dowiadywali się o czym, co oni robią. Nie po to robią po cichu, nie po to robią to pod osłoną najczęściej nocy, nie po to zabierają ludziom pamięć, czyli tworzą tak zwaną hipnotyczne sugestie, które powodują, że co zdarzyło się gdzieś tam w relacjach, czy na pokładzie statku, czy czasami jakieś badania, czasami trudne w sensie biologicznym, czy bolesne, to po prostu ludzie mają zapomnieć i zapominają, tak? No więc nikomu to się nie podoba, żeby takie rzeczy odkrywać i wyciągać. Ja pamiętam dwa albo trzy takie też regresje hipnotyczne robione na moje zamówienie przez takiego naprawdę dobrego hipnoterapeuta, mówię tu o Andrzeju Kaczorowskim, który w czasie tych sesji właśnie hipnozy, ja to postaram się pokazać wam, bo to są rzeczy, które się gdzieś tam pofilmowane były oczywiście, które po prostu się wybudzały. Jedna taka historia jest akurat tam spod Wylatowa, pana Ryszarda, który już niestety nie żyje, gdy na naszych oczach po prostu się wybudził nagle z hipnozy, jeszcze mówiąc, że coś mu teraz do głowy wpadło, ponieważ za daleko to szło. To znaczy, w momencie, kiedy już zaczął mówić o rzeczach, że znalazł się na jakimś statku, w jakimś pojeździe, jakimś pomieszczeniu, może, bo tak, no to wtedy, w momencie, nagle się wybudzą, o to gdzie jest, aha, to jest na swoim domu, tak? Mnóstwo jest tego wszystkiego, naprawdę, to jest, my otwieramy coś wielkiego. Po tym, co stało się w Stanach Zjednoczonych, po tym, że leży na stole, rzeczywiście, mam nadzieję, rozpatrzona będzie w Kongresie Stanów Zjednoczonych ta ustawa dotycząca ujawnienia właśnie wszystkich dokumentów, jakimi dysponuje administracja amerykańska na temat UFO gromadzonych od początku, kiedy miały być gromadzone, czy były gromadzone, żeby to przeszło i żeby to był jakiś rodzaj takich sankcji po prostu karnych dla tych, którzy te rzeczy ukrywają, to mielibyśmy początek prawdziwej rewolucji. Z jednej strony władze będą musiały się tłumaczyć, ale one i tak zawsze spadną na cztery łapy, ale będą musiały też oddać głos nam i myślę, że społeczeństwo też bardziej będzie słuchało nas, bo myśmy przez te dziesiątki lat po prostu szukali, mówili prawdę, a oni kłamali. W związku z tym pamiętajcie to, że to są poważni ludzie i tam słyszymy to w kongresie i tak dalej, fajnie, ale też pamiętaj, a myśmy mieli chałupnicze tu uprawiać, to jest śmieszne i to jest nieprzyzwoite takie. Myśmy po prostu de facto ujawnili tą prawdę dziesiątki lat wcześniej. Oni dopiero wpadli na teraz, co jest oczywiście dowód na to, że coś tu nie gra. Ale też nie chodzi o jakąś konkurencję między nami a nimi, wręcz przeciwnie, uważam, że trzeba budować pewne pomosty, budować pewne takie między nami po prostu uzupełnienie się, tak? My będziemy po prostu napędzać, jak zawsze napędzaliśmy ten proces ujawnienia prawdy. Oni będą mówić o technologii, że to szybkie, zagraża, nie zagraża, a my będziemy pytać, no dobrze, ale jakie istoty, jakie rasy, od kiedy tu są? Po prostu jest osobny rozdział, który się kłania, zresztą telewizje edukacyjne też widzę, korzystają z tego, zarabiają pieniądze na tematach typu starożytni kosmici, więc mamy do czynienia z tak potężnym jakby horyzontem czasowym, który odwraca do góry nogami całą historię Ziemi. To są rzeczy niesamowite. Zapraszam Was do oglądania tego właśnie kanału UFO z Januszem Zagórskim. Tu będą też moi goście. To nie jest tak, że ja tam sam będę, prawda? Tylko tyle, że tutaj będę chciał w dużym stopniu, jakby to powiedzieć, i sam, i z wszystkimi osobami, które zapraszam do współpracy. Rozmawialiśmy to z Witkiem, wczoraj rozmawiałem z Alwitem, czy z Chrisem jestem. Są kolejne osoby do rozmowy. Tworzymy wielką, wspaniałą sieć współpracy. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach, które mam nadzieję na dniach się tu pojawią. Dziękuję bardzo.